24 października 2021. Tutaj widzimy z daleka kościół świętego Piotra. Kościół świętego Piotra stoi przed placem katedralnym, gdzie była olbrzymia katedra, gdzie umarł święty papież Benedykt V. Pierwszy kościół założył Karol Wielki, cesarz. Rządził Hamburgiem cesarz Karol VII, 50. cesarz rzymski, król niemiecki, wnuk króla Jana III Sobieskiego, który był tutaj w Hamburgu razem z bratem przed pokojem westfalskim. W kwietniu 1646 roku. Tutaj mamy olbrzymi ratusz. Ratusz stojący na dwóch klasztorach, dominikanów i franciszkanów. To były klasztory założone przez Adolfa IV. Prawnuka Adolfa I, założyciela potęgi Adolfów Schauenburgów. Wnuka Adolfa II, założyciela Lübeck. Syna Adolfa III, założyciela Nowego Hamburga. Brata Brunona, biskupa nuncjusza papieskiego, który łączył wszystkich. Tu były klasztory, tu były kościoły. Dzisiaj 24 października, kiedy papież nowej ewangelizacji odnowił biskupstwo w Hamburgu. 24 października w 1994 roku dla zamknięcia kościołów, bo już wcześniej był tutaj nazywany papieżem Franciszek 12 października w 1986 roku przed ich tańcami w Asyżu 27 października 1986 roku. Wtedy już na Wandsbeku, gdzie byli rycerze polscy z obrazem Matki Boskiej Królowej Polski z orłem 12 października w 1658 roku na zaproszenie króla Danii, który był dziadkiem króla Polski Augusta II Sasa. Przyszli tu na zaproszenie jego. Z polecenia naszego króla Jana Kazimierza, który urodził się 22 marca 1609 roku na Wawelu, w dniu, kiedy w Rzymie karmelita Dominik od Jezusa i Maryi Rucola znalazł obraz Matki Boskiej Królowej Polski. Jest to obraz, który jest z Konstantynopola, którego wiele ikon, kopii było dla Bractwa Bolesnego Serca Maryi na Rzymie. Znalazł ten obraz, z którym zawsze chodził. Potem taki obraz wybrali sobie ci, którzy zamknęli kościół. Na Jasnej Górze ten obraz Matki Bożej uczcili pierw frankiści. Frankiści, kiedy opanowali Jasną Górę na 13 lat, żeby doprowadzić do rozbiorów Polski. Jakub Frank został ochrzczony dwa razy. Raz w katedrze lwowskiej, gdzie Jan Kazimierz zawierzył Polskę i Litwę Matce Boskiej 1 kwietnia 1657 roku, a potem w Warszawie, w Pałacu Saskim. Wszystko dobrze zorganizowane w programie
527 lat. 12 października 1492 rok. Konstantynopol. Ustanowili plany, który zakończył Franciszek 12 października 2019 roku w Rzymie. Jezu, ufam Tobie. Matko Boża, Królowa Polski, Królowo Świata, wstawię się za nami.